Siemano, niestety, czwarty dzień urlopu został mnie deszczem, dlatego trzeba było szybciej wrócić. Ale z tego, że mnie nie było 4 dni, zrobiłem eksperyment oczywiście, jak to ja. Obydwie instalacje zostały zablokowane na południe, jak widzicie. No niestety, ja tu nie mogę ryzykować na różne wiatry i inne rzeczy. I zrobimy podsumowanie teraz 4 dni mono VSB facial na gruncie. Także zobaczymy. Przy bardzo różnej pogodzie, jaka jest różnica? Czy ten bifacjal daje troszeczkę lepiej radę? No i bifacjal jeszcze w dodatku z takim marnym ekranem, bo po ostatniej burzy, jak widzicie tutaj, gdzie była instalacja, to ochroniło, a tutaj, gdzie waliło bezpośrednio folię, to rozwaliło wszystko. Także folia do wymiany nie miałem czasu i zobaczymy, ile dało więcej taki skrawek, że tak powiem, ekranu. Także zobaczmy, jak te dni wyglądały. I tutaj mamy 20. Szału nie było, jak widać, 2500 W. To jest oczywiście instalacja 5 kW. Nie mam lepszy podgląd, także będziemy z tego bardziej czerpać. 21, jak widzicie, też ideału nie było pogody, praktycznie same chmury. Kilka razy w pik był powyżej 100%. 22 tak samo, no coś później po południu więcej słońca zawitało. I czwarty dzień, także bardzo kiepsko, jak widzicie, chyba praktycznie było cały czas pochmurnie, 1400 W, także tak to wyglądało. Teraz przejdźmy do tabeli, jak to wygląda właśnie na tabeli. I jak widzicie, uzyski były z bifacjala, no raz się udało powyżej 50% mocy nominalnej instalacji uzyskać większą moc, a tak to raczej te dni, jak widzicie, słabe były. A 23 to już w ogóle porażka totalna. I finalnie nam wyszło, że przez 4 dni instalacja 5 kW z panelami bifacjalnymi na gruncie oczywiście, bo instalacje były zablokowane, zrobiła 69,77 kWh, a instalacja monokrystaliczna 385 zrobiła 47,7 kWh. I to mamy z 69, to jest 13, prawie 14 kWh przez z 1 kW przez te 4 dni. A mono zrobiło 12,38 z 1 kW przez te 4 dni i wychodzi nam, że panele bifacjalne zrobiły o 13% więcej od paneli monokrystalicznych, a widzieliście, że ta pogoda była bardzo zróżnicowana. Także nawet przy tym moim ekranie, który jest totalnie już zniszczony, jednak 13% więcej to jednak jest to po prostu większa ilość. I przejdźmy jeszcze, może ja tutaj mam mono VSB facial z tego roku, zobaczymy jeszcze, jak to tam wychodzi ogólnie. I jak widzicie, w ciągu tego roku różnica miesięczna waha się tak mniej więcej od 13 do minus 5 było, ale to styczeń praktycznie i instalacja bifacjalna była zacieniona, ale tak trzymam się średnio, tak jak widzicie, około 10% i w uzysku rocznym podchodzę do góry delikatnie. Tutaj były bardziej dni takie wietrzne i bifacjal brał przewagę też przez chłodzenie, a później już to się w miarę wyrównało, jak widzicie, do lipca bifacjal ma przewagę 11% nad instalacją monokrystaliczną i jak widać, instalacja monokrystaliczna 385 kW w lipcu już z 1 kW wyprodukowała 857 kWh, a bifacjalna z 1 kW wyprodukowała 949 kWh, także już widać, jaka jest różnica, prawie 100 kWh z 1 kW jest różnicy. Także nawet przy takim małym ekranie widać, że to się opłaca. I co wam mogę więcej powiedzieć? Zapraszam was jeszcze serdecznie na mój kanał.
wszystkie takie ciekawostki, jak to porównanie, znajdują się w playliście ciekawostki porównania testy i ogólnie w wszystkich innych playlistach, to jak tutaj widzicie, staram się to uporządkować, żeby było dla każdego coś miłego i nie musiał szukać po moim kanale. I oczywiście też zapraszam na mój kanał, na którym fotowoltaika, solar trackery, pompę ciepła do ciepłej wody użytkowej, piec elektryczny, bufory ciepła, różne testy, kombinacje, wszystko co robię koło domu, nic na siłę, raczej staram się to rzetelnie wykonywać. Także zapraszam wszystkich serdecznie i słoneczka życzę.